Witam, jestem Zenek, to jest Might and Magic Duel of Champions. Dzisiaj będzie Togrul. Togrul OTK. Dość fajnie mi się nim gra, więc postanowiłem wrzucić jeszcze jeden odcineczek. Będą to trzy powtórki albo dwie jeszcze, nie wiem, zobaczymy ile czasu mi to zajmie. Miałem dzisiaj trochę daily questów. W sumie miałem same praktycznie daily questy związane z twierdzą i dlatego postanowiłem zagrać tym OTK. Poza tym miałem jeszcze bodajże daily questa na wybicie 60 stworzeń bodajże. No ten deck nadaje się do tego idealnie. Mamy tutaj masę zaklęć dość silnych magii ognia. Mamy kurcze roi insektów, mamy gniewa Rakata, Armagedony, zakazany płomień. Więc nadaje się to idealnie do takiego, powiedzmy, szybkiego wykańczania stworów. To jest stale do grania w formacie otwartym z wydarzeń. Mamy tak 4 razy Dzień Surowości, 4 razy Świętowanie, 4 stworzenia, 3 stworzenia, raz Magiczny Przekupień, raz Wróżbita, raz Cyklopi Czarnej Czaszki, raz Oszalały Cyklop, 27 zaklęć, 3 pociski, 4 razy Wewnętrzny Płomień, 4 razy Kamienna Tarcza, 4 roje, 3 razy Rozwidlony Listy Pocisk, raz Zakazany Płomień, 4 Gniewy, 4 Armagedony. 23 łuty szczęścia, 4 razy chata krwawego szamana, 4 areny, 4 razy zawalony most, 4 razy tajemna akademia, wezwanie do broni, 2 razy, 2 razy obserwatorium, 2 razy cena pustki, raz wielki finał kata. 0 budynków, 63 karty i zapraszam na pojedynki. No to lecimy, pierwszy pojedynek Sakane, przywoływaczką wspomnień. Co Akana ma na łapce? Schwytanego Gina. Parę innych rzeczy. I to tyle w temacie. Na dodatek niespecjalnie ma co zagrać w drugiej turze. No, jest kurczę Akana na jakichś Ginach? To Ginach Władca Chmur, kurczę, na pewno, bo... Jest krąg 9, no i jest też Jin. Dobra, w drugiej turze koleżka nic nie zagrał. W trzeciej turze też niespecjalnie ma co zagrać. Garguś. Niech będzie. Nie poszaleję nim zbytnio, ale... Znaczy, on to miał skupiony umysł? Tak, miał skupiony umysł, ale... Nie ma niczego, co by dawało jakieś, kurcze, zwiększało atak. Mógłby atakować tym gargulcem. Zastanawiałem w sumie podczas tej gry, czy on będzie chciał atakować mnie gargulcem, czy on ma jakieś zaklęcia, ale na razie... Chociaż nie, no ma potęgę morza, więc... Zawsze gargulec będzie miał jeden punkt ataku. No, problem z tymi gargulcami jest taki, że w następnej turze zginą, bo mam gniew Arkata. Tak jak widzę. To taka jest świetne, tak. No, praktycznie można identyczne złożyć na szarze, jeżeli ktoś nie ma to Grula. Czy też na szar, bo to w sumie ona ponoć. I można grać równie fajnie tym deckiem. Nie, i na kurczę to Grulu, i na szar. To jest tak naprawdę bez znaczenia. Kim sobie pogramy, oni mają tylko inne statystyki. No to Grul ma 1-1, a szar ma 2-1-0, chyba, z tego, jeżeli dobrze pamiętam. Dobra, pierwszy Jin wylądował na polu bitwy. Czy jestem w stanie go załatwić w tej turze? No jestem, mam Armagedon. Nie mam tarczy, mógłbym zagrać tarczę jakąś, ale nie mam tarczy. Ewentualnie mostem mogę go... Nie, mostem go nie cofnę, sorry, bo jest, kurczę, potęgę morza. Co tu robić? Troszkę szkoda tak marnować ten Armagedon na jednego Gina tylko. 5 damage'u. Dość sporo, ale chyba warto go jednak usmażyć. Dobra, co on ma tutaj? Jakieś zaklęcia, które mu się do niczego nie przydadzą. Skupiony umysł. Nur. Z odpornością na zaklęcia? Chyba tak. Odporność na, no, odporność na zaklęcia. Coś jeszcze za dwa? Kolejny Jin. Jeśli go zagra, to dostanie na klatę damage. Chociaż nie, nie dostanie.
Nie gra Gina, no okej, okay, dobra, nie wiem dlaczego, ale nie zagrał Gina. Dobra, bach, bach, coś takiego, bach. Gniew Arkata i nie ma nur. No, ciekawe, czemu gościu nie zagrał tego Gina, nie rozumiem. Po co mu była ta Rakshasa? Na co on czeka? Nie mam pojęcia. Krąg 900. Rakshasa i coś za dwa. Gragulas. Okej. Okay. Pocisk plus ruin sektów. Okej. Okay. Nie ma Rakshasy. Jest za to kamienna tarcza. No jeśli by teraz odpalił ten skupiony umysł, to mógłby atakować tym gargulcem i mógłby tą tarczę zbić. Nie wiem, czy on to widzi, czy on tego nie widzi. Zabiera karty, spoko. No i masz dwa surowce. Nie zagrał tego skupionego umysłu, lol. Nie kminie typka. Zawsze coś by zrobił, przynajmniej by ta kurczę tarcza padła. Tak padnie teraz mu wszystko. Plus jeszcze arena. 3 damage wyłapał. O. Ktoś dołączył do doca. Z tego mojego reflinku. Okej. Okay. Feniksior plus kurczę blada prowizoryczny golem. Tyle. Dalej tarczy nie zbił mi. No 11 surowców, można by sobie odpalić 3 tarcze choćby. Będzie 6 surowców, 5 zostanie. Albo wyszukać, nie wiem, ruin sektów. Wszystko to tam troje. Dobra. Plus tarcza. O, i czwarta tarcza, no dlatego się trafiła. Nice. Yeah. Znowu wszystko po trzy. Znaczy wszystkie stwory z trzema punktami życia. Czy ja mam ruin insektów? No niekoniecznie. Nie mam w sumie żadnego zaklęcia, które byłoby w stanie to zabić, więc mogę tam sobie... Zresztą mam trzy tarcze, cztery tarcze, sorry, więc... Mogę spokojnie cztery tury przetrwać. Chociaż on ma tego Gina zaraz schwytanego, to mógłby coś ten... Którąś z tarcz mi usunąć. No nie, i tak się decyduje na wyszukanie Rojusa. Okej, dobra. A tego schwytanego Gina, Boże. Nie gra tych dżinów, zagrał skupiony umysł w momencie, kiedy nie ma żadnej jednostki na polu bitwy. No świetnie. Ma jeszcze jednego gargulca, wow. Trochę dziwnie on grał tutaj. No i co, dalej nie mam żadnego zaklęcia. Nie mam też żadnych wyszukiwarek, mam pocisk, który to średnio mi się przyda w tym momencie, więc dwie tarcze można odpalić. Mam mosty, ale niestety nic nie usunę, bo jest potęga morza. Czy mógłbym ją zniszczyć tą ceną pustki, ale po co mam tracić tarczę? Na razie i tak, i to jest bez różnicy, czy ta potęga morza jest teraz na polu bitwy, czy nie. Tak naprawdę. Nie ma to żadnego znaczenia, żadnych dispeli tutaj koleś nie ma, więc... Znaczy, no ma te dżiny, ale jakoś nie chce ich grać. Ok.
Okej, okay, to tyle tekstura. No w sumie to już można kończyć. Można by to skończyć. 14. Więc tak, to by mnie kosztowało 3. Aha, no tak, ale nie mam kurczę tego. Nie mam wielkiego finału kata. Grand Final kata, więc jakoś sobie... Jeszcze tego nie skończę. Mam już stwora, ale jeszcze nie ma łutu szczęścia. Jezus, serio? Jeszcze nie? No w sumie mam kurczę ten, obserwatorium. Mogę wyszukać... No dobra, to będzie chyba Grand Final Cut. 12 surowców, teraz tak, to mnie kosztuje 3, zostaje mi 9, to mnie kosztuje 5, zostaje mi 4. Czy ja to mogę wygrać? A, jeszcze bym musiał mostem coś usunąć. To nie, chyba bym tego nie wygrał w tej turze. Było chyba najlepsze, dobiorę sobie kartę, okej. Okay. Tam chyba, tak długo to trwało, bo ja tam chyba liczyłem te ilość punktów, ile mogłem w tej turze wbić i doszedłem chyba do wniosku, że mi surowców nie wystarczy, żeby wystarczająco mocno, kurczę, zbufować, powiedzmy, tego swojego cyklopa. Już teraz mi się nie chce liczyć, ile tam było tych punktów, ale pamiętam, że podczas gry chyba to tam liczyłem i jakoś doliczyłem się, że nie wystarczy mi surowców, żeby go załatwić w jednej turze. 16 tura. 4 piącha, dobra, można lecieć z kombosem. Aha, on się nawet nie zablokował, boże, to jest bez znaczenia już i tak. Miał 9 surowców i nie zagrał tutaj stworzenia, nie wiem, czy on nie wiedział, że gra na OTK, czy o co kamar w ogóle. Ciekawe, ile mi się uda tutaj zrobić na nim? 14, 16, 18. Bingo. I OTK w pierwszym podejściu, nieźle. Bingo. Dobra, to tyle. Pierwszy pojedynek wygrany. Widzimy się za moment. Będzie kolejny pojedyneczek tym OTK. No i zaczyna się drugi pojedynek, tym razem Ishuma. Boże, jak ja dawno nie widziałem i nie grałem Ishumą. Tak naprawdę. Może trzeba by złożyć jakąś talię na Ishumie? Musiałbym pomyśleć, jakoś specjalnie nie widziałem nic ciekawego. Zresztą co tam można złożyć oprócz naporu na Ishumie? Nic ciekawego chyba. No dobra. Koleżka zagrał dwa stworki. To był jakiś Polak chyba, z tego co pamiętam. On chyba nawet wysłał zaproszenie. Cztery surowce, ma zakazane płomień? Nie, nie. To mam, kurczę, rozwidlony pocisk. Okej, Vanizama jest zakazany płomień, jest gniew arkata, więc... można sobie wybrać. Chyba niepotrzebnie. Ten gniew arkata, bo jakbym miał Mizukami, to ten gniew arkata by się na nią przydał, ale jak na razie nie widać żadnej Mizukami u niego na ręce. Co tu robić z tą ziomalką? 3 damage, no mam 9 HP, więc tak trochę średnio. Właśnie, trzeba ją usunąć. Okej, Vanizama. Mam jakiś most? Niekoniecznie. Też mogę wyszukać sobie. Jakiś most.
Na przykład. Ewentualnie tarcze, ale chyba. Tarcze? Serio? Trzy gniew arkata? Tarcze. I to był błąd, bo on ma kurczę tą. On ma pieśniarkę na ręce. Pewnie zaraz ją zagra. O, jeszcze ma dopałkę, ekstra 5 punktów ataku. Pieśniarka, bingo. Okej, zostaje na 4 punktach życia. No to teraz na bank musi pójść jakiś Armagedon. Czy on to został Paulosa, czy mi się wydawało? Nie, wydawało mi się, nie ma Paulosa. Dobra. Czy tak oszczędnie gra? Dobrą kartę, jak jeszcze coś zagrać. Miałby 4 surowce. Okej, 4 HP, 4 HP i 4 surowce mi zostały w sumie. Tarcza i heja. Jak pingo i koleś ma Paulosa, mógłby skończyć grę w tym momencie. Ma coś z honorem? Ma, no bez problemu mógłby skończyć grę. Co tu robić? Trzeba coś wyszukać. Najlepiej zaklęcie chyba jakieś. Bingo, 8 surowców. Gniew arkata. Sam raz. Dobra, 11 tura. Koleś ma Paulosa i ma kurczę Kenseya z honorem 2, więc bez problemu mógłby to wygrać. Tak jak widać. Na szczęście tarcza mnie ratuje. Przed tym wszystkim. Nie ma żadnego dispela. Nie ma pieśniarki. No 12 tura. Czwarta piącha. Jest potwór, jest wielki. Finał kata. Można chyba to zakończyć. Będę miał 5, 7. 9. No to spokojnie wygrałem w tym momencie. 18 damage'u i jest po zawodach. Ale na styk, no tarcza uratowała mi ewidentny tyłek. Bo koleś miał pało na ręce i stwora z honorem. Więc mógł bez problemu to wygrać. Bingo. Szybka gra, 4 minuty. Dobra. Widzimy się za moment, będzie trzeci pojedynek jeszcze. Okej, okay, trzecia walka, tym razem Sławo, jest to bodajże chyba Stal deck. A na pewno jest to Stal deck. Ten sam, który jakiś czas temu był u mnie na kanale. Jeden z fajniejszych decków ten Sławoj. Znaczy w sumie można grać to równie dobrze na Ali i tak naprawdę jest to to samo. Z taką różnicą, że Sławoj ma magię powietrza, a Alia ma umiejętność, która czasami może się przydać. Ale sam build, jeżeli chodzi o karty, to jest jedno i to samo dla obydwu bohaterów. Więc jest to bez znaczenia. Nie chciał nic odrzucać? No dobra. Już dostał Paulosa. Ale niespecjalnie może go zagrać. Po co on w magię szedł? Szczerze mówiąc, jak nie ma żadnych zaklęć tak naprawdę na ręce. Zamiast iść w przeznaczenie i w siłę i grać na przykład upiora, albo jak widzi, że ma Paulosa na ręce, to po prostu zagrywać Paulosa. Nie mam pojęcia. Czemu się na początku wydawało, że pewnie grał, będzie grał na jakiś zwyczajny deck twierdzy oparty na stworach, a nie OTK. Więc do tego szedł w magię, ale w sumie to też bez sensu, bo żadnych zaklęć sensownych na ręce nie miał, więc nie wiem tak naprawdę po co on tą magię robił, zamiast iść na przykład w przeznaczenie. Miał tam jakieś łuty szczęścia, miał mosty, ołtarz cieni.
Mówię, no przeznaczenie i siła to była najlepsza opcja. Teraz całkiem spoko combo, bo tak naprawdę zagrał pierwsza karta, ląduje mu na cmentarzu i on... I jest to Paos, więc za chwilę mu ten Paos wróci na rękę. Dobra, sobie zagram arenę. Stanie kurczę słabej 3 damage'u. Piąta buta twarda idzie w tą magię. Nie wiem po co. Aha, no teraz... No teraz to w sumie ma to nawet sens, bo ma ten pancerz. Niebiański, więc nie będzie. Paos atakuje ponownie, za chwilę wyląduje na cmentarzu. Wziął, zabił tego kurczę wróżbite ze smoczego kryształu, no serio. W momencie, gdy był on zablokowany, trochę dziwne, ale dobra. Okej, okay, no to ja sobie zagram tarczę, bo ten Paos będzie cały czas mu wracał na rękę i będzie mnie tutaj kurczę męczył. Grapiszczem. Trzy, pięć, jeden. To graj, panie, ten swój pancerz niebiański. No po Paosa, żeby zbić tarczę. Zaraz. No ja ma Paosa. Okej, okay, pancerz. W sumie to bym polecił chyba. Fontannę młodości w tym momencie. Na bingo. Dobra, mam 2 punkty siły, 4 punkty przeznaczenia, jeszcze 2 tury i mogę w sumie kończyć zabawę ze Sławojem. Problem w tym, że mi kurczę zdjął tarczę boską interwencją. Paos. Bingo. Ma jakieś stworzenie na cmentarzu? Nie, tylko Paosa ma na cmentarzu, zabawnie. Dobra, to ja sobie wyszukam szybko kolejne tarcze. Za chwilę kolej znowu będzie mógł zagrywać tego Paosa. Zbiję mu pancerz za pomocą areny, chociaż w sumie mogę to zrobić pociskiem i nie tracić tej areny, no ale dobra. Lekki fail. Wrzucił ołtarz cieni, lol. Jakby wiedział, że gra na OTK, to bym mógł zagrać ten ołtarz cieni, no bo w tej turze mogę skończyć teoretycznie grę. Mam 4 piąchy, jeśli mam całe combo na ręce, to mogę skończyć grę, a koleś wziął, wyrzucił ołtarz cieni. Okej. Okay. Zamiast to zagrać i zablokować mi możliwość atakowania. Tak naprawdę nie miał nic innego. A masz, ma ten, ma wieżę niepamięci, a ja mam ile kart na ręce? 17. 6, 11, mógłby mnie zabić. Gdybym nie miał tarczy, to mógłby mnie zabić w tym momencie. Za pomocą tej wieży. Zbija mi tarczę, czy tak się przymierzasz do tego, bo widać, że już chce się... Chce, żebym się pozbył tej tarczy i w następnej turze mógłby mnie zabić wieżą. Ja mam 18 kart, to bez problemu by mnie zabił. Mam 11 HP. 18, to by 12 kart wypadło, więc 12 damage bym dostał, byłoby po zawodach. Mam 10 surowców, czy ja to mogę skończyć? Będę miał 5, 7... tak, mogę to skończyć chyba. Za pomocą cyklopów. Chata krwawego szamana to jest 7, zostaje mi 2, to jest 9, czyli po zawodach. Bingo. A w następnej turze mógłby mnie zabić tą wieżą, raczej bez problemu, gdybym tego nie zrobił. Musiałbym wytargać sobie kolejną kamienną tarczę. Jeszcze miałbym szansę to przeżyć, no chyba, że goleś by miał jakiś dispel czy coś w tym stylu. Dobra, dzięki wielkie, tak jak widać niektóre wygrane były takie na stake, powiedzmy, gdybym jeszcze jedną turę czy dwie tury przedłużył tą grę, to mógłbym ją po prostu przegrać, ale udało się zwyciężyć, jest całkiem nieźle. No to OTK, to takie oldschoolowe jest tak naprawdę bardzo dobre, cały czas można tym sobie spokojnie pykać. Ja lubię nim grać, szczególnie jak mam daily questy twierdzy, no, fajnie mi się nim grałem, no i tyle. Dobra, będę kończył, dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, na razie, bye bye.